Z tej strony Magic Sense. Witam was w Growy Cup. Kontynuujemy naszą przygodę, drugi sezon. Wiadomo, nagrywamy kolejny odcinek pod rząd. Chyba już ostatni, bo od tej lampy mi tak gorąco. I nie wiem, czy wytrzymam. Też tak się zastanawiam, czy ostatnio też przy trzecim odcinku były takie małe artefakty i dziwne lagi. I czy nie dlatego, że było tak gorąco w domu. Bo wiadomo, wszystkie okna są zamknięte i tak dalej, żeby tutaj nie było żadnego hałasu z zewnątrz. No i lampa jeszcze mi na twarz. I dlatego nie wiem, czy komputer się trochę nie przygrzał i dlatego tam takie małe artefakty pozostawił, co nie? Możliwe, że tak to wygląda. Nie dosyć, że tylko wtedy było jeszcze bardzo gorąco, a nie tak jak teraz. Dobra, rodzice chcą, żebyśmy podnieśli sprawność na 200. Ja bym prosił was o zostawienie lajka, zostawienie subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, i napisanie komentarza LMO. I co? Przechodzimy już normalnie do filmu. Czyli tak, mamy trochę hajsu, jesteśmy bliscy depresji, ale my idziemy opiekować się małymi zwierzętkami. Fajnie, no może nie fajnie, bo nam uciekli, ale zgarniamy 15 zł. Okej, i mamy jeszcze 25 energii. Nie wiem, czy za te 25 energii to ja bym nie chciał... wymaksować? Ty, ja weź to wymaksuj. Zostało nam 5 energii, to akurat z tym nic nie zrobimy, ale mogę pójść i zamówić hamburgera wielkiego, więc go zjem. Mam 53 zł, za 53 zł szczerze powiedziawszy, no chyba nic więcej nie kupię. No i jeszcze tutaj, ten cukierki ślimakowe i sok ze smoczego owoca. Jeszcze te rzeczy się opłaca rozwinąć. Podręcznik snu chyba się nie opłaca kupywać, a to dlatego, że brakuje nam tylko jednego slota, który i tak dostaniemy, jak pójdziemy do liceum, tak myślę. Dobra, odblokujmy sobie stroje drużyny. Wchodzisz do kręgielni i wyjdziesz chłopaka, on też cię widzi. A tak, bo on maksywy chłopak. Wilku, młody wilcu, hej, kup mi hot doga. Co za chłop? Podchodzi i kładzie ci rękę na ramieniu, jakbyście byli starymi przyjaciółmi. Nie kupię mu hot doga. Nie wiem, kasy, zio. Kręcisz głową. Spoko, spoko. Jestem naprawdę głodny, więc kupię hot doga. Co za dziwny koleś. Kupuję sobie hot doga. Nie chlujnie je hot doga, rozmawiając z pełnymi ustami. Więc musisz... pyszny ten hot dog. Musisz zapamiętać, że dobry zawodnik musi mieć własną tożsamość. Wiesz? To musi być coś wyraźnego, pewnego rodzaju aura. Cecha, która cię rozróżnia od innych, co nie, która sprawia, że nie jesteś NPC-tem i tak dalej, albo jesteś NPC-tem tylko z wyjątkową cechą. No to musi być Aurora. Dobra gra to jedno, a nie zła nawika to drugie. Czaisz bazę? Powiedz, że tak, powiedz, że wygląd nie ma znaczenia. Czaja, że chodzi, jestem prestiżowy. Ta czaje, trzeba być wspólnym. No, czyli czaisz. Od butów ważniejszy jest tylko strój. Kończysz jeść, oblizując palce do czysta. Kończy jeść. Boże, myślałem, że w końcu ja też miałem hot dog, jednak nie. Do zobaczenia, MW. MW? Tak, młody wilk, MW. Naprawdę mamy skrót od ksywy. Gość. Tak jak ja bym ja zamiast mówił Matisz z XS, mówił Matisz. O kurde, mówię tak. No dobra, albo mówił... MSZXS? Ale nick MZSXS, kurde. Klepię cię po plecach i idziesz na wolny tor. Dobra, stroje odklepane. Praca kamery. Dużo. Mierzenie, też dużo. Siatkówka, easy. Kolejny web, dziś siatkówka. Prawidłowa postawa. To ręce razem, nogi ugięte w ten sposób. Dobra, teraz podzielcie się na trzyosobowe grupy i ćwiczcie. Gdy uczniowie dzielą się na grupy, nauczyciel odciąga cię na bok. Bo ty wiesz, go z nauczycielem, bo nie masz znajomych. Chciałem tylko sprawdzić, co u ciebie. Przepraszam, jeśli ostatnio byłem zbyt ostry. Gdy sam byłem w szkole, zawsze wydawało mi się, że nauczyciele mnie ignorowali. Powiedz mu, że to nic takiego, powiedz mu, żeby się odczepił. No to nic takiego, empatia. To nic takiego, fajnie widzieć, że czasem ktoś zwraca człowieka uwagę, prawda? Poza tym jesteśmy ten... Chcemy być sławni, co nie? Pewnie.
musicie wiedzieć, jak o siebie dbać, żeby na późniejszych etapach życia, no, chyba dobrze sobie radzisz, może dołączysz do kolegów, tak, wszyscy cię wyzywają, a masz ponad 2000 punktów w sporcie. Nauczyciel wysyła cię do grupy innych uczniów i do końca lekcji ćwiczysz zagrania siatkarskie. Ja lubię grać w siatkówkę, czasem sobie z Pastorem, Aniwką i jeszcze z siostrą, czasem jeszcze Wiśnia dołącza, teraz gramy w siatkówkę. Znaczy jak było ciepło, znaczy dalej jeszcze jest ciepło, ale wiecie o co chodzi. Taka plażowa siatkówka, ty stoisz na piasku, walisz, tylko ja nie umiem wybijać piłki od dołu, bo zawsze mnie ręce bolą. A specjalnie mamy taką zasadę z Pastorem, że piłka musi być od siatkówki tak twarda, żeby ci ręce odpadały. I zawsze wszyscy narzekają, a my się śmiejemy z Pastorem, no. Stawa futbolu. Piłka nożna, lekkoatletyka, sprint. Ja chcę w lekkoatletykę, myślę. Jestem babką. Poza tym ja osobiście też wolę bieganko. Niż, kurde, jakieś takie operacje za workiem powietrza. Sprintik. Co my tu dalej mamy? Psychologia. Nauka czytania. Dobra, nauczmy się czytać. 12 lat, MVP. Szkoła... Nie, jesteśmy w szkole średniej. Teraz jesteśmy w podstawówce. Grawitacja, no tak niezbyt. Czekajcie, burgera dzisiejszego jadłem? Chyba nie jadłem. Dobra, wiecie co, idziemy kupić burgera. A, ja jadłem już burgera. Mam jeszcze 53 zł. Dobra, makaron z serem. Mykens, mykens. Idziemy tutaj żadnych takich rzeczy. Psychologia. Jest, mimo tylko 35. Dobra, dawaj to psychologię. Tylko po to, żeby mieć punkty. Powoli jakoś się uczymy, szczerze wam powiem. Tylko 84. Grawitacji nie chcę. Może trochę przeraszujemy. Dawaj, mierzenie. Praca kamery. Dawaj, praca kamery. Zatrzymujesz się pod kinem i znów widzisz Lucę. Chyba kończy właśnie kolejną sesję pytań i odpowiedzi dotyczących jego filmu. Dzień dobry. Jest i odbiorca, którego pytanie nie było do kitu. Pewną ma koszulkę. Zaufaj mi, większość tych rzeczy jest okropnie nudna. Jeśli miałbyś jeszcze jakieś rady. Świetny filmowiec, musi znać się na pracy kamery. Poznaj ją na wylot, a świat filmu stanie przed tobą otworem. Oświetlenie czy obiektyw? Myślę, że chyba oświetlenie. Czekajcie, bo tutaj trochę minimalizuję, czy nic nie zepsułem takim grzebaniem swoim, co nie? No, potrzebuję tego drugiego monitora. Właśnie do takich wypadków. Dobra, zapytaj o oświetlenie. Ponoć oświetlenie jest bardzo ważne. Czy to prawda? Zdecydowanie. Masz jakąś radę dla kogoś, kto się zna na oświetleniu? A wam jak się podoba u mnie oświetlenie, co nie? Mam jednego ringa, który po prostu wali mi w twarz z góry, ale myślę, że chyba nie jest źle, co nie? On jest trochę wyżej niż kamera. No najlepiej by było mieć dwie lampy, jedna z lewej, druga z prawej. No i luksusem jest lampa jeszcze dodatkowa na środku. Ale teraz mamy wycinane tło, to tym bardziej chyba te ozdobne lampki mi nie są potrzebne, bardziej potrzebuję białego światła. Dobra, masz kogoś, jakąś radę dla kogoś, kto się zna na oświetleniu? Albo nie zna. No cóż, no bo chodzi o to, żeby tak naprawdę to musisz zdecydować, czy chcesz pracować przed kamerą, czy za nią. Wszystko inne jest bez znaczenia, jeśli nie wiesz, czego chcesz, albo pisać scenariusz, to w ogóle ani tu nie pracujesz. Chyba, że to podzielimy na zespół techniczny i na zespół grający. Kurde, jakaś mucha mi to lata, ja pierdzielę. Czy za nią? Wszystko inne jest bez znaczenia, jeśli nie wiesz, czego chcesz. Przepraszam, ale muszę już lecieć na kolejną sesję pytań i odpowiedzi. Lucian odchodzi, choć dziś jego film prawie na pewno nie będzie już wyświetlany. Aktorstwo, reżyseria. Emocje, my chcemy występować. Emocje. Jak to, możemy drzewko zawsze zobaczyć? O kurde, prawie już wymasterowaliśmy emocje. No sport zaraz się będzie dzielił. W sławę to poszliśmy wszędzie, gdzie się da. A inteligencja też jakoś tam się rozwija. No dobra, lecimy do grafiku. A, my zagrożone gatunki już mamy na fulle, czyli empatię na razie na fulka mamy. Dwa razy, to koszykówkę już ogarniemy. Może coś właśnie z prestiżem zaczniemy robić? Kręgle może ogarniemy. Podstawy kręgle, raz, dwa, trzy.
Ale też bym w coś się pobawił, żeby z depresji nie umrzeć. Rozrywka. Co na zakupy? Dawaj na zakupy dwa razy. Podniesiemy trochę ten urok. Zauważasz Natana spacerującego przez park. Widzisz, że idzie nad staw. Natan, zaczekaj! Kurczę, potrafisz być całkiem szybki. Nie musisz za mną chodzić. O, kaczki, właściwie wyciągasz z kieszeni małą torebkę z lekko rozmokniętym groszkiem. Ups, wyleciało mi z głowy, że go tu mam. Natan zatrzymuje się i patrzy na ciebie. Na jego twarzy pojawił się uśmiech. Chodzisz teraz wszędzie z groszkiem? Ktoś bardzo mądry raz mi powiedział, że kaczki bardzo lubią groszek. Rany, a ja myślałem, że nie słuchasz. Zaczynacie rzucać groszkiem do stawu. Wydaje się, jakby kaczki nie jadły od wieków. Rany, naprawdę lubią groszek. A kto nie lubi, gdy inni się nim opiekują? No, zapytaj o skradziony zeszyt chyba, co nie? A, nie wiem, czy wyraźnie powiedziałem. Tam było, kto nie lubi, gdy inni się nimi opiekują. Przykro mi, że ukradli ci zeszyt. Co pokazali nauczycielowi? Wiemy, ile on dla ciebie znaczył. Tak naprawdę, gdy na ciebie spogląda, odrobinę zmienia swoją podstawę, opuszczając ramiona. Poza tobą nikt nie widział moich wierszy, bo tak chciałem. Wiem, to wiele dla mnie znaczy. Chyba trochę to rozumiem. Potwór nie jest dosłowny. W każdym z nas jest taki potwór, albo w niektórych. Może jeśli mi zaufasz, opowiesz mi o swoim, może ci pomogę. O swoim potworze w tym sensie. Natan kuca i pociera swoje ramiona, choć jest dość ciepło. Może ja jestem potworem. Natan, nie jesteś żadnym potworem, nie mów tak. Natan nic nie odpowiada. Wpatruje się cicho w staw, chyba podejmując jakąś decyzję. Dziękuję. Tak czy siak, jesteś najlepszym, co mi się w gimnazjum przytrafiło. Nie wiesz, o co mu chodzi, ale cieszę cię jego słowa. Ale bym teraz zagrał w tą grę, gdzie pływasz statkiem i też w fabułę przychodzisz tylko Lovecraftową. Nie wiem, to Dakar się nazywa, czy tak dalej. Na początku tego roku wyszło, to jest indie gierka o łowieniu ryb i poznawaniu historii Cthulhu. Tylko niestety po angielsku, jak bardzo lubię historię Cthulhu. No i ten gameplay jest też spoko. To mi odrzuca to, że będę musiał wszystko tłumaczyć, a ja pamiętam, jak Xoyana tłumaczyłem, to trochę było roboty z tym, co nie? Bo dosyć wydłużało to wszystko. Bo nie jestem dobry z angielskiego i to jest ten problem tłumaczenia. A poza tym Xoyan jak wychodził, to był strasznie, nie wiem, ciężki był. Na kanale jest playlista z Xoyana. Więc jak ktoś chce zobaczyć Xoyana, jak wyglądał na premierze, to zapraszam. Tak jak coś to był na starym kompie, więc tam trochę urywało grę, ale nie jest źle, co nie? Komentarz jest spoko. Dobra, ogarnijmy tą koszykówkę. Dobra, kręgielasze. Co w ścianę, ziomeczku? Dobra, ale zakupki nas wyciągają z depresji. I o to chodzi. Niedługo koniec gimnazjum. A nie, przecież jesteśmy w gimnazjum. Co ja mówię z tą podstawówką? Wtedy byliśmy w podstawówce. Długo koniec gimnazjum, wszyscy się zastanawiają, co dalej. Niektórzy uczniowie widzą doskonale, inni nie bardzo. Na ławce przy wejściu siedzi ktoś, o kim właśnie myślisz. Hej. Hej, Natan. No więc? Natan uśmiecha się powoli. Mam nadzieję, że się nie mylisz co do tego liceum. Czyli idziemy do tej samej szkoły? Na to wygląda. Unosisz rękę z uśmiechem, mając nadzieję, że Natan zareaguje. Reaguje! To radosna piątka wydaje się na miejscu, zwłaszcza po tym wszystkim, co przeszedł Natan. Kurde, ale ja nie wiem, czy ja chcę być z nim, co nie? Bo możemy jeszcze być z daną postacią na koniec. Nie wiem, zobaczymy. Może mnie coś zadowoli, chociaż nie z pisarzem. A my jesteśmy empatyczni, sportowy świr, sławny. Nie wiem, co to ma do pisarstwa. Dobra. To niesamowite, w liceum też będziemy razem. Dalej się dziwię, że ci się to tak podoba. Natan się śmieje. Ale tak, naprawdę fajnie. Dobrze, że będę miał tam przyjazną duszę. Ale Alex też tam będzie. Sporo pisałem. Mogę przeczytać nowe wiersze? To nie są wiersze, ale możesz, to opowiadania. Grozy. Natan zakłada torbę na ramię, gdy ty odchodzisz. Chcesz iść pokarmić kaczki groszkiem? W liceum będzie mieć co najmniej jednego przyjaciela. Okej. A co, nam z Alex nie wyszło? O co chodzi? Najlepsze, że ja byłem z takim ziomem,
To był, na początku był takim moim przyjacielem, a potem no, okazał się, że on nie wie, co to znaczy te słowa, co to znaczy przyjaźń. I ogólnie okazał się dziwny z biegiem czasu. Życie mu rozchwiało jego zegar normalności. I śmieszne jest to, że go widziałem w podstawówce, bo ja nie chodziłem do przedszkola ani żłobka. Nie wiem, czy w zerówce był. Nie pamiętam, ale na pewno byłem z nim w podstawówce, w gimnazjum i w technikum. Śmieszne jest to, że jak w podstawówce się znaliśmy, w gimnazjum miałem taką zgraną paczkę, to w technikum w ogóle wszystkich starych znajomych, mimo że dalej byłem z nimi w klasie, bo oni tam, no może nie ze wszystkimi, ale z częścią, to nie utrzymywaliśmy kontaktu i znalazłem w ogóle nową grupę sobie znajomych, co nie? To jest śmieszne w ogóle, jak to się stało. I to bardziej nie tak, że wiesz, specjalnie przestałem do nich się odzywać, tylko nie wiem, no tak, nikt nagle się nie odzywał i tak dalej. Co nie? A ja przez swoją introwercję i niechęć do ludzi, to się w ogóle nie odzywam i tak czy siak. Więc tak to wyszło. No dobra. Oczekiwania spełnione. Świetnie, pamiętam nawet jakie były oczekiwania. Przez przypadek je spełniłem. Chyba była sprawność. Było prawie 3000 punktów, pięknie. Dobra, co my możemy tutaj ciekawego zrobić? Chyba kupię sobie rozmrożoną rybę. I to tyle. Z tą energią pójdziemy robić coś poza szkołą. Okej, co to jest? Fala uderzeniowa. Wywołuje reakcję łańcuchową, blokując komplet 7 komórek. A, ale jak tu jest odblokowane, to już się nie będzie odbijało. Świetnie. Dobra, przez sprawność, inteligencję nie wiem, czy chcę. Na pewno to chcę. Na pewno unit to the deeper. Dawaj. Jawa ta reakcja łańcuchowa, nie wiem co, napiszcie co wy o niej sądzicie, mnie rajcuje, są jacyś gracze Gravin Cupa, co nie? Jak tam zachęciłem niektórych do grania, mam nadzieję, że tak, co nie? Jak to się nazywa, spopularyzowałem gierkę? Pytanie do publiczności. Dobra, wiecie co? Fajnie by było ten urok zwiększyć. Dobra, tu mamy już najtańsze, więc ja bym tutaj tak wziął. Obecnie nie mam taki tani. Dobra, you need to the deeper, co nie? Lecimy, bo tu mamy o wiele lepiej. Myślę, że pójdziemy tak. Ale bez sensu tu kółko walnąłem. Idziemy tędy, świetna robota, Matisz. Dobrze, że tutaj rozwinąłeś. Dobra, dawaj, kręć kołem. Okej, oczko. Zeus patrzy. Nic więcej ciekawego nie ma. Co? To the deeper! Chciałbym kiedyś zagrać w ogóle w grę Need to the deeper z znajomymi, ale... Jak sami widzicie na kanale, miała się pojawić seria z Backroomsów, a dokładnie The Escape for the Backrooms, ale udało nam się spotkać, żeby nagrać dwa odcinki i już od ponad miesiąca i pół chyba nie możemy się spotkać, na pewno ponad miesiąc, więc wiecie, ciężkie jest nagrywanie więcej niż jedną osobę, co nie, w szczególności, że oni nie nagrywają, tylko tak for fun ze mną grają. A for fun też z nimi nie gram, bo nie mam czasu, no. Szczególnie, że łatwiej się zebrać i zagrać for fun, niż się zebrać i sobie ponagrywać coś ze znajomym. Co nie? Ale ich nie jara nagrywanko, więc... Niestety... I PLM nie ma czasu, co nie? Każdy zajęty swoim życiem, to tak wygląda życie. Dawaj tylko teleporta. Dawaj to. Empatio. Daj się to w sławę. A, koniec. Dobra, to idź do... O, to był złoty ten. Spotkaliśmy na zakupach sąsiadów, trochę sobie z nimi pogadaliśmy. Ostatnio są bardzo zajęci i przydało im się pomóc w obowiązkach domowych, więc zastanawiam się, czy nie chcesz im pomóc. Kurde, jesteśmy empatyczni, ale tak by się kasa przydała. Dobra, empatia, uwielbiam pomagać, rzeczywiście z przyjemnością. Cieszę się, że jesteś taka chętna do pomocy, dam im znać. Koszenie trawnika 10 razy.
Co za to dostanę? 200 punktów czasów. 200 punktów by nie było głupie, szczerze powiedziawszy. Dobra, kośmy ten trawnik. Nawet jeżeli to jest nieopłacalne. Ile jeszcze? Dopiero 5 razy to zrobiliśmy. Dobra, w następnej turze nam się uda więcej. Czy ja chcę kupić hamburgera? Chyba ja, co nie? Hamburger. Wlatuję na ostro. Uwielbiam hamburgery. W realu też uwielbiam hamburgery. I hot dogi, kurde. Jak ja lubię hot dogi, hamburgery. Kiedyś, jak byłem mały, to koło stacji kolejowej u mnie w mieście były takie budki z fast foodami. I tam sprzedawali hot dogi. To były najlepsze hot dogi w życiu, jakie jadłem. Też nad morzem, na Helu, na tej promenadzie jest taka budka z amerykańskimi hot dogami, czy jakoś tak to ona się nazywa, i tam też są bardzo dobre hot dogi. Drugie najlepsze w życiu, jakie jadłem. Ale co, jeżeli odpowiednie też dodatki weźmiesz, czyli klasyka, musztarda, ketchup, najlepszy hot dog. Ale mi chodzi o tego najlepszego hot doga, czyli w moim mieście ta budka, i do tego hot doga dokładali ci kawałek sera, i wtedy ten hot dog nazywał się sandwich. Co nie? I był większy niż zwykły hot dog, a sandwich po angielsku to kanapka, ale wiecie, to były takie czasy, że no nie wiem, no dla ciebie sandwich, kurde, taki wielki hot dog to znaczy sandwich, a nagle potem się dowiadujesz, kanapka, i takie, co jest? Pani w sklepie z fast foodami mnie oszukała, co nie? Dobra, ale co tam już chcemy? Chyba nic już więcej. Tego nie możemy. Kurde, słabo jesteśmy nauczeni tego egzaminu. Szczerze wam powiem. Chociaż niby nieźle jesteśmy nauczeni. Kiego wie. Dobra, no to grafik, to nie będziemy tam marnować rzeczy. Umiejki, mamy dużo zadowolenia, więc możemy nieźle popaść w deprechę. Ale pozytywnie, co nie? Grunt to pozytywność. Ej, właśnie, bo aby podnieść swoją gotowość do egzaminu, ucz się nowych umiejętności lub opanuj je po mistrzowskiemu. Im wyższa jest twoja gotowość do egzaminu, tym więcej będziesz w stanie wykonać na egzaminie ruchu. Umiejętności poboczne nie zwiększają gotowości egzaminu. No właśnie, poboczne. Potrzebujemy tych głównych umiejętności. Dobra, pouczmy się tych głównych. Już tutaj minus 3 do deprechy. Dobra, geografię ogarnijmy w końcu. I socjologię może też ogarnijmy. Co wy na to? Dawaj. Niech świat płonie. Burning the world. Jakoś tak to się mówi. Ogień, ogień, głaz i tak dalej, co nie? Dobra, to jest tak jak bierzesz ten globus i na wakacje pojadę i kręcisz globusem i... O, punkt Nemo i na środek oceanu. Dobra, socjologia. Dobra, umiemy się dogadywać. Dobra, to może zostaniemy politykiem. Lekkoatletyka, rzucanie, odblokowane. Egzamin już zaraz. Niedobrze. Dobra, musimy zachować na pewno naszą energię. Więc lecimy od razu bezpośrednio do mapy mózgu. I co? Dobra, pójdziemy tędy. Sprawność fizyczną, energię. Nie wiem, czy tą inteligencję nie chcemy zgarnąć, wiecie? Czy może się jednak nie przyda trochę rozwinąć tej inteligencji? Na tych umiejętności. Dobra, dawaj tą inteligencję już. Już niech ma, niech mam. Powinienem powiedzieć. Co my tu chcemy? No kurde, najlepiej tu sławę rozwinąć, tylko te podstawowe umiejętności też to potrzebne. Co nie, serducho bije. Okej, to śmieszna fala uderzeniowa. Możemy też w ogóle to wziąć. Dobra, weźmy też te dwie wielkie. Może to nam trochę ulepszy... O, teleporter. Oczko. Klon. Nie, chyba wolę tak. Może nie, przejścia nie ma.
Aj, nie udało się. Myślałem, że może gdzieś znajdziemy te przejście. Antropologię mamy na najniższym koszcie. Podstawy gramatyki też mam na najniższym koszcie. Grawitację też mam na najniższym koszcie. Nie będę raszował algebry, wolałbym kręgle zraszować, wiecie? Albo rzucanie zraszować. Uroku mam mniej niby. Dobra, zraszujemy kręgle. Dobra. No i co? I idź do domu. O, nie ma nic. Dobra, kosimy trawę dla sąsiada. Koś trawę dla sąsiada. Kosimy trawnik sąsiada. Dobra. Rodzice. Za 200. Za 200 to... Mógłbym dokupić sobie. A nie, mam 400. Sorry. Stóweczkę. 10 do punktu mózgu. Czynności. Nie wiem, czy punkty czynności teraz są nieważne. Chociaż punkt mózgu. Dobra, punkty mózgu. Chcemy być lepsi. Tablica. Jakaś tam, nie doczytałem, szczerze powiedziawszy. Dobra, czyli mamy bardzo dobre umiejętności. I mamy jeszcze trochę energii, to ja bym poszedł i zarobił chyba trochę hajsu. Wiecie, cash. Zostało mi 20 energii. Już może zakupy? Dobra, idziemy na zakupy. 20 energii, dobra, fajnie. Wychodzimy z deprechy. Wiecie, o co chodzi. Może byśmy, wiecie co, kupili... A, 110... A, to stać, jest 10 limit punktu mózgu. Punktu mózgu, co nie? Dobra, limity punktu mózgu. Myk. Dzięki temu będziemy jeszcze mądrzejsi. Normalnie. Mózg rozwinięty, wiesz o co chodzi. Dobra, i rozwijamy umiejki. To mamy na maksa. Czyli antropologię rozwijaliśmy? Tak, to socjologię mogę rozwinąć na maksa. I chciałbym coś rozwinąć, co na pewno mi się przyda, ale w depresję nie popadnę. Ale widzę, że czy to samo. Nauka czytania. Może tu matematycznie to my jesteśmy zacofanymi burakami. 3, 4. I działania podstawowe dwa razy. No, na kopu idziemy. Bo ta matematyka to jest podstawowa rzecz, więc ją warto rozwinąć. Więc teraz nie uda mi się jej wymasterować, szczerze powiedziałem. Wiecie co, nie uda mi się tego wymasterować, więc nawet nie będę podchodził. Już może lepiej kręgle... stroje drużynowe rozwinąć, żeby być jeszcze bardziej sławny. Dawaj. Przecież praca przed kamerą mnie bardzo jara. No dobra, dawaj, lecimy. Dobra, jestem MVP. VIP. Dobra, ja. Adam dał jabłko. Co? O Jezu, aż kopnąłem skurde biurka. Tak się zdziwiłem z tymi strojami. Nowe umiejętności. Polerowanie kuli. W ogóle myślałem, że to jest ten, rzymski hełm. Hoplity czy coś. Układ okresowy. O Jezu, hoplity grecki. Tfu, legionisty. Hoplici byli w Grecji. A mi tu chodzi o rzymski hełm. A nie, dobrze powiedziałem grecki. A może nie. Dobra, no nieważne, wiecie o co chodzi. I filozofia, lubię filozofię. Trzeba dużo przeżyć i mieć otwarty bardzo umysł, żeby filozofię zrozumieć. Dobra, no nic to chyba nie mam. Szczerze powiedziawszy. Już niby to mógłbym rozwinąć. Już ja bym chciał jakąś pracę, co mi sławę podniesie. Co mi sławę podniesie? Nie, to mi ogarnięte. Czyli to jest zadowolenie. Bez sensu. W deprech. A może wiecie co? Rozmrożona ryba jeszcze zjemy. I będzie lepiej. O, minimalny koszt. Do algebry się nauczymy. 97. Dobra, nie jest źle, bo egzamin tuż, tuż. Można... Wiecie co? Dawaj mapę mózgu. No tak, na pewno zwiększamy sobie punkty. Na pewno prestiż, na pewno obniżamy cenę. Na pewno tu darmowe punkty. Tu wiedzę przytulił. Empatia. Sława. Siła, sława. Tą inteligencję. Kurde, nie jestem pewien, czy ja chcę. Kreatywność na pewno olewamy. Kurde, to by najlepsze było, żeby tą filozofię rozwinąć.
Dawaj to. Okej, chyba teleporter też trafiliśmy. Dawaj mi tą sławę. Dobra, weź to wagi. No tak, bo tu nie miałem jak przejść, ale słabo. To jest zakorkowane, to ta umiejka to jest marnotrawstwo punktów. Gdzie jest przejście? Jest przejście. Dobra, to co? You need to the deeper. Dobra, obowiązkowe. Obowiązkowe, że. Jak ja? A, dobra. Obowiązkowe rzeczy muszą być klepnięte. Wiesz, o co chodzi? To empatia? Empatia. Zdrowie zwierząt. No, trochę mi brakuje jeszcze tego. A nie, tu są darmowe punkty jakieś. Lepiej jestem. Dawaj. Nawet nieźle pozbijało. I ciekawego niestety mi nie rozwinęło to. Zobaczmy jeszcze nasze drzewko przed tym egzaminem. A czekaj, czy to egzamin jest? Nie, idź do domu jeszcze. Podnieś uroku. Staramy się, rodzice, staramy się. Spokojna wasza. Zaplanowana, my damy radę. Czekaj, bycie klaunem chyba, co nie? Tak, bycie klaunem, dawaj, lecimy klaunowanie. Klaunowanko. Podbijamy sławę, występy przed publicznością. Jeszcze 15 zadowolenia. To chyba... A nie, to 20. Słuchanie muzyki. Dawaj, słucham muzyki. Tu. Idealnie wykorzystane wszystko. Idziemy do sklepu. W sklepie hamburger wyjścia z depresji. Zjadamy. 44. Nie wiem, czy może... Dobra, jeszcze jaka lekka szarlotka. Żeby na pewno depresja nam nie zajrzała w oczy. Ciekawego nie mamy do kupienia. Dobra, my mamy też jeszcze tutaj 50 dumy, ale dobra, tam. Dobra, żeby być bardziej gotowy na ten egzamin, trochę dwa punkty przepłacimy. I początek ludzkości czy mikroekonomia? Może w historię pójdziemy? My to jesteśmy empatyczni. Więc idziemy w historię. 98 dalej. Kurde, tak naprawdę za wiele nie dało. No dobra, piszemy egzamin. 5 tych, 59 ruchów. Boże, jaki długi ten egzamin. Dobra, ale lecimy. Bo to już jest przedostatni egzamin, potem jeszcze będzie tylko ten egzamin, wiadomo, z końca. O, bomba. A, bomba robi dookoła. Okej, o. A tu chyba będzie tak trudno grupowo usuwać rzeczy, co nie? Przynajmniej mam takie wrażenie. Mogę zrobić tak. No jakoś tak nie chce mi się to grupowo, maksymalnie 3. Nie dziwne, że mamy tyle ruchów. Czego mamy najwięcej? Kreatywki. Dobra, dawaj, trajektoria do typu pszczół. Osiągnięcia ludzkości, medycyna czy ta medytacja. Nie przeczytałem, tylko mój algorytm mózgu mi podrzucił te słowo po pierwszych tam paru sylabach, literach. Nie jestem pewien, jak działa ten algorytm. Dobra. Mogę inaczej to kliknąć. Kurde, tak mi się nie podoba, że maksymalnie po te 3-4 to sklejamy, co nie? Teraz to w ogóle już chyba tylko po 2. No nie, no kijuwa, powiem wam. Czego mam najwięcej? Sprawności fizycznej. Dobra, dawaj, ciśnienie krwi, poezję Homera. Nie, kurde, wiecie co, źle to widzę. Ale kijowo to widzę. No chyba możemy zacząć się turnąć ze śmiechu. Dobra, zbierajmy to, co chcemy. Zagrożone ptaki. Patia. Pamięci.
No kurde, no niby chcę zebrać. Dobra, to prawdopodobieństwo zagrożone ptaki. Dobra, mamy D, nieźle. Może nam się nie uda tego zwalić. Dobra, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Daj mi to, daj mi to. Chyba wezmę to, to by też nie zaszkodziło. Niech będzie. Dobra. Ważne, żeby nie pojedynczo, co nie? Nie wiem, jak wy znacie lepszy sposób na przechodzenie tego, to z chęcią przeczytam go w komentarzu. Jak te bardziej zaawansowane egzaminy robić, bo jeszcze nam zostanie ten ostateczny egzamin, co nie? Matura. Czy co to tam jest? Czy tam egzamin studii? Na studia. Niektóre studia, żeby się nie dostać, trzeba egzamin zdać ich wewnętrzny. Co nie? Dobra, wybuch bomby. Okej. O! Zaskoczyło mnie to. Dobra, czego mam najwięcej? Inteligencji. Podstawy giełdy, prędkość, teraz mamy najwięcej kreatywności, strażackie sporty, cała ludzkość w sztuce, teraz najbardziej empatia, siła środkowa, funkcja mięśni ramion, o nie, nic więcej, a dobra, mamy A. No to ty wiecie co, jestem zadowolony, piąteczka. Egzamin kończony, rodzice się bardziej cieszą niż ty, kurde, bym się spodziewał. Nowe umiejętności dostępne, prawdopodobieństwo i początki ludzkości. O kurde, jaki... No tak, od 14 lat się zaczyna nastolatek. Jak ona, nastolatka z nas. Podoba mi się nawet ten styl, ja lubię jak pasek jest eksponowany, co nie? Nieźle, i też chodzę z bluzą. No akurat z gołym brzuchem nie chodzę, ale jak wiecie, chodzę tutaj z gołą, powiedzmy, że klatą, no. Że mam tutaj te jednak odsłonięte część ciała. Ona jeszcze nie ma łańcucha, jeszcze to by się przydał łańcuch i by w miarę przypominała mnie. Dobrze, że mamy dostęp do boiska sportowego, to te same boisko, bo to jest budynek obok, co nie? Jaka muzyka. Dobra, wystarczy go swojej muzyki. Mówiłem, że ta muzyka w tej grze jest najlepsza. No kurde. I nagle wleciał. No ta muzyka jest tak genialna, kurde. Dla tej muzyki można kupić DLC-ka z muzyką, żeby po prostu sobie słuchać tę muzykę. Dobra, tu jest minimalny koszt. Kolejny WF, kolejny sport. Czas na rzut dyskiem. Pamiętajcie, że w rzucie dyskiem najważniejsze jest odpowiednia postawa. Gdy... O kurde, jestem już prawie tak wysoki jak ona, to 14 lat. Gdy rzucacie dyskiem, walczycie tak naprawdę ze samym sobą, ale i tak musicie się rozciągać. Przed każdym sportem i wysiłkiem trzeba się rozciągać. Te słowa rozmawiają kilku uczniów, którzy mówią coś o tym, że rozciąganie jest dla cieniasów. Wiem, że dla was to głupie, ale bezpieczeństwo jest ważne. Niektórzy uczniowie się śmieją, znów coś mówią o twardym łubie. No boki zrywać, biegnijcie, jazda. No i się zdenerwowałem. Niesforni uczniowie zaczynają biegać, pozostali ćwiczą, a do ciebie podchodzi WF-ista, ulubienica. Śpirt sportowy tak jak on. Łysabania nie tam. Gdybym tylko mógł wrzucić te wszystkie dzieciaki do zamrażarki i wyciągnąć, jak przestaną być takie wkurzające. Coraz starsze i takie same dalej, co nie? Niektórzy uczniowie ciągle nazywają pana twardym łubem. Tak, to mój pseudonim z czasów zawodowej gry w futbol. Myślałem, że już o tym mówiłem. O kurde, nie wiedziałem, myślałem, że to tylko głupie przezwisko. To oficjalna ksywa ciebie, to co się wstydzisz? Normalnie powinno cię powiedzieć, twardy łeb i tak dalej, co nie? Lecimy z tematem. To nie było nic pozytywnego, byłem bardzo agresywnym graczem wtedy. Kiedy ksywa może być... Ksywa może być obraźliwa, ale czy... Może być pozytywna? Nie wiem. Wtedy każdy miał ksywę... Mistrz. Gdzie są ludzie, co mają ksywę mistrzu, ale wiecie o co chodzi. Bardziej ironicznie. Znam gościa, co ma ksywę księciunia, ale też w formie ironicznej. Dobra.
dzieciaki pewnie usłyszały to od swoich rodziców, nie wiem czy nie lepiej. Powiedz mu, żeby zaczął używać tego pseudonimu, powiedz, żeby ich zignorował. Używaj, ziomeczku! Jeżeli nauczyciel WF-u może być ziomeczkiem. Chyba może, bo nauczyciele zawsze, wiecie, luźny brzuch i tak dalej. Jeśli pozwoli im pan nazywać siebie twardym łeb, to im się to znudzi. Bardziej będzie pan cool. Ha, i tak nigdy mi to nie przeszkadzało, niezła rada. Dobra, to na kij się denerwujesz, ziom. Dobra, teraz zamieniam się w nauczyciela, więc sport jest świetny. Zwycięstwa, porażki, przynależność do drużyny, to uczucie, że żyjesz. Ale pamiętaj, że żadnej dyscypliny nie masz uprawiać całe życie. Bieganie nie masz uprawiać całe życie przypadkiem? Potem jak jesteś stary, no to możesz z kijami biegać, a to się nazywa inaczej, to się nazywa tam joking, czy jakoś tak. No nie wiem, jak już tam się nazywało to z kijem. Ale ogólnie, no dalej to jest chodzenie. Nie wiem, co się mi tutaj podstępem twardy łebie śmierdzi, co nie? Dobra, ochraniacze gotowe. Wefista klepie cię po plecach i wysyła z powrotem do gry. O, w ogóle, jeżeli mówi o tym, że cały sport, długo sportu nie można używać przez całe życie, to ja się ostatnio dowiedziałem, że mój pradziadek był bokserem i zmarł szybko, bo był bokserem. Wiecie, dostał w łeb, a jak za dużo razy dostaniesz w łeb, nawet za pieniądze i formę sportu, to i tak to jest dostanie w łeb, no. I te płyny mózgowo-rdzeniowe dokładnie, wiecie, znaczy dokładniej to mózg w płynie mózgowo-rdzeniowym jednak się tam szamocze i psuje. I tam mówione, że pradziadek trochę tak ciężej mu było. Co nie? Dobra. Chociaż jak jesteś dobry, nie zawsze jesteś dobry i nie dostaniesz w łeb, nie? Gród to unik, no. I blok. No to i tak chodzi o dostawanie w łeb. Dobra, nieważne, skończmy tę dygresję. Dobra, rzucanie jest dla nas, co nie? My jesteśmy nastolatką, która tak szczerze powiedziawszy nic nie ma do roboty. Pomoc techniczna, nie jara mnie. Wolę pójść klaunem być, bo mi potrzebna jest sława, co nie? Dobra, idziemy na mózgu. Okej, lecimy tędy przez te bagniska. Dobra, wejdź tego teleporta. Ameryki nie odkrył te... O, co to? Zaćmienie umysłu, to nie jest zbyt korzystne. Tu to coś negatywne. A, tak, że tam... Negatywna rzecz. No to ogólnie sam siebie lepiej tego nie brać, bo to dużo punktów kosztuje i nic nie daje. O, koniec punktów, okej. Dobra, iść do domu, Abigail. Prośby. Stacja karaoke. Prośby specjalne. Duża premia, 200 dolarków. Przewodnik... Kurde, coś tam... Jakieś samochody jeżdżą i piszczą o ponajmie, mam nadzieję, że nie słychać. Przewodnik doskonałej nauki plus 15 limitu punktów. Wyższe kieszonkowe plus 10. Mamy zarządzania czasem plus 15 limitów czynności. No, mózg by był chyba najbardziej gites. A nie, kurde, ktoś drze... buzie. Ale w taki dziwny sposób, wiecie, takie nie drze, tylko albo może to jednak samochody i tylko tak dziwnie dźwięk się rozchodzi, że brzmi jak krzyk, to też jest możliwe, wiecie. Dobra, możemy tu tam testować gry za pieniądze, ale zobaczmy, czy w sklepach coś się dodało. No, park akurat się nie zmienił. O, możemy kawusie sobie wypić, do limitu punktów czynności. I mamy 20 żarcia, ale to dalej ten sam przelicznik, 15, co nie? Kawa by nie była głupia, plus ten do limitów czynności nie jest źle. Co my tutaj mamy? Dużo rzeczy. Kryształowa kula, po prostu wiedza. O, nawiązanie do Wiedźmina! Zyska siłę wilka, a poza tym wszyscy do ciebie wilku mówią. Wilczy talizman, amulet Geralta.
punktów czynności, kadzidło medytacyjne, punkty mózgu, szczęśliwy smok, gdzieś do kieszonkowego. Kupione. Ja nie widziałem żadnego problemu, żeby to kupić. Dobra, zaraz na pewno zarobi... A, tutaj zarabiamy hajs poza tym. Dobra, dawaj, klaunujemy. Wiesz, o co chodzi. Dobra, rodzice są zadowoleni, ale ja i tak dalej... 10 zadowolenia. Z 10? Kurde, to ja sobie mogę oglądać chmury chyba, co nie? Dobra, obejrzę kreskówki za 10. Może śmieszne były. Dobra. A czekaj, nie, na razie festyn olejmy. Tutaj. Niezwykłe rzeczy. Tutaj lepsze rzeczy do tego. Wyprawa do kina. O kurde, muszę to odblokować. W kinie nie ma nic ciekawego. Tu niestety też nie ma ciekawego. Dobra, to pójdziemy do wesołego miasteczka. A, to dużo kosztuje. Maksymalnie to mogę, sok. Na 110. Ej, a mam tu... Ta, mam 4 już. Nie opłaca mi się ulepszyć, żeby mieć dodatkową umiejętność. O, szczerze powiedziawszy... Kurde, nie wiem, czy... Z depresji chyba nie będziemy wychodzić, bo na razie jest spoko. Albo wiecie co? Na tym się zastanowimy w kolejnym odcinku, bo już 50 minuta. Na co przeznaczymy pieniądze i jak to tam dalej to tory się potoczą, co nie? Już jesteśmy w ostatnim etapie życia, 14 lat, gra się toczy do 18, czyli jeszcze 4 lata. Jak skończymy, no tam, liceum, tak? Poszliśmy do ogólniaka. No, zostawcie lajka, zachęcę do subskrybowania kanału, jeśli tego nie robicie. Kurde, już nie wiem, który to odcinek, 6. Więc no, już tym bardziej warto zasubskrybować, jeżeli wam, jeżeli daję i oglądacie i seria wam się podoba. Zachęcam też do napisania komentarza LMO. Na Discordzie jest harmonogram, zapraszam też na inne serie. Instagram, Discord jest do... Instagram, donaty jest w opisie. Zapraszam na Verspace'a, live'y. Tak dalej. LMO, z tej strony był Mazzy Sens. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. LMO.